Witam na kanale Zrób to sam. Dzisiaj chciałabym Ci pokazać ten prosty wzór. Tak prezentuje się tekstura i kolory tego projektu. Za chwilę pokażę Ci szczegóły tej oto włóczki oraz jak wykonać ten szal. Projekt jest zdecydowanie przyjazny dla początkujących. Włóczka jest o nazwie Multicolor marki Rico Design, 53% poliester, 24% wełna, 23% akrylik, 50 gramów, 90 metrów, przeznaczona na szydełko 7 mm, numer koloru to 6. Zaczniemy od wielokrotności 4. Ja mam zamiar zrobić 20 oczek. To będzie nasza długość szala. Idziemy do czwartego oczka od szydełka, nawlekamy nić i robimy słupek, przechodząc przez dwie pętelki i następne dwie. Potem robimy dwa oczka. Opuszczamy dwa na spodzie, a w następnym robimy słupek. Generalnie ten wzór będziemy powtarzać. Jeden słupek i dwa oczka. Po wykonaniu słupka opuszczamy dwa oczka i robimy słupek następny. Tak samo robimy w tej części. Słupek, nawlekamy nić, dwa oczka, dwa opuszczamy i robimy słupek. Mamy ostatnie oczko wolne, więc robimy w nim słupek. Rząd pierwszy skończony i jest całkiem dużych rozmiarów. Początek i koniec dwóch oczek wydaje się prosty. Robimy dwa oczka na wysokość i wchodzimy do tej wielkiej dziurki. Robimy słupek, następnie dwa oczka i słupek w tym samym miejscu. Powtarzamy to samo. Dwa oczka, słupek. Na koniec słupek i kolejny, aby struktura była zwarta. Następnie robimy dwa oczka, odwracamy pracę i powtarzamy to samo, czyli przechodzimy do największego miejsca, gdzie robimy kolejną sekcję.
Tak wygląda praca na tym etapie. Słupki wydają się trudne do zauważenia. Po paru rzędach do przodu mamy taki kwadrat. Większe otwory zmieniły się w zdecydowanie mniejsze. Projekt zaczyna nabierać zbitą strukturę. Dopiero z bliska można zobaczyć jakieś słupki. Oczywiście zamierzam sama dorobić jeszcze trochę, ale to już wszystko, co chciałam dziś zaprezentować. Mam nadzieję, że projekt Ci się spodobał. Zachęcam do lajkowania i subskrypcji. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.